zostaliśmy założeni w 2004 roku przez brytyjskiego fotografa Chrisa Schwartza. Chris Schwartz to był taki dość wybitny brytyjski fotograf, który właściwie fotografował na całym świecie. Gdzieś w latach 90. zaczął fotografować żydowskie dziedzictwo w Polsce. Ten materiał był coraz bogatszy, Chris odwiedzał coraz więcej miejsc, wracał regularnie do Polski, fotografował kolejne synagogi, cmentarze, przestrzenie miejskie, tam gdzie kiedyś mieszkali Żydzi. I postanowił, że ten materiał powinien być pokazywany, ponieważ ten materiał znakomicie pokazuje wielowiekową historię Żydów żyjących tutaj na terytorium Galicji, ale też jakby w ogóle na terytorium Polski. I w 2004 roku powstało muzeum, Żydowskie Muzeum Galicja, którego Chris był pierwszym dyrektorem. Staramy się prowadzić muzeum, które jest otwarte dla wszystkich, dlatego wystawy, które pokazujemy, oprócz wystaw stałych, są skierowane do szeregu różnych grup odwiedzających. W tej chwili jedną z naszych wystaw, zresztą cieszącą się dużą popularnością, jest wystawa Szancer Wyobraź Sobie, skierowana do dzieci, czy też rodzin z dziećmi, poświęcona postaci wybitnego polsko-żydowskiego ilustratora, być może najwybitniejszego, ale pokazujemy też inne wystawy. Drugą wystawą czasową, którą teraz pokazujemy, jest wystawa poświęcona działaniom niemieckiej policji i roli niemieckiej policji w czasie zagłady. Mamy też wystawy stałe. Nasza wystawa główna, wystawa Śladami Pamięci, oparta jest właśnie o fotografię Chrisa Schwartza. 26 stycznia tego roku, w związku z obchodami kolejnej rocznicy wyzwolenia Auschwitz, otwarliśmy też kolejną wystawę stałą w Żydowskim Muzeum Galicji. Ta wystawa nosi tytuł 10 polskich miast, 10 żydowskich historii. Wystawa, którą przygotowaliśmy z naszym długoletnim partnerem, austriacką Centropą, poświęcona jest, jak sam tytuł wskazuje, 10 polskim Żydom. Wszyscy oni urodzili się w latach 10. lub 20. lub na początku lat 30. Wszyscy oni przeżyli wojnę, przetrwali wojnę, każdy z nich w inny sposób. Wszyscy oni po wojnie w jakiś sposób byli ciągle zaangażowani w bycie w Polsce.